Siema. Właśnie trwają mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w szachach, i pomimo tego, że miało miejsce dopiero 5 rund, wiadomym jest, że zawody te przejdą do historii szachów, ponieważ pierwszy raz w historii mistrzostw, Świat... mistrzostw USA. Jeden z zawodników w trakcie turnieju zostaje z tego turnieju wyrzucony i właśnie o tym będzie ten filmik. Powiem Wam na początku za co Christopher Yu został wyrzucony z turnieju, a potem Wam pokażę partię, która sprawiła, że zachował się tak, a nie inaczej. Więc zachęcam do oglądania i zanim przejdziemy do głównego tematu, mam taką małą refleksję, zauważyliście, że w szachach to jest tak, że albo się totalnie nic nie dzieje przez kilka miesięcy, albo jak już coś się dzieje, to wszystko naraz ostatnio mieliśmy problem z tym, że ziomeczek 2650 oszukiwał w szachach. Dwa dni przerwy, nagle gościu zostaje wyrzucony z turnieju. Strach pomyśleć, co będzie zaraz. Niesamowite, no ale kurczę, tak jest. Szachy albo są mega spokojne, albo dzieją się totalne dymy. Więc żebyście wiedzieli, Christopher Yu, grający kolorem białym z Fabiano Caruaną, to zawodnik, który od bardzo dawna jest uznawany za taką nadzieję szachów, amerykańskich, ponieważ ma, zbliża się on do rankingu 2600, ma dopiero 17 lat, więc prawdopodobnie mistrzem świata nie zostanie, ale my, może być spokojnie ziomeczkiem, który dobije do rankingu 2700, 2750 być może, jeżeli tylko będzie się rozwijał. I grał wczoraj z Fabiano Caruano i przegrał. Zaspoileruję Wam, że przegrał tę partię. Natomiast gdy tę partię przegrał, to prawdopodobnie czuł, że kurde, no, bardzo mocno poszło coś nie tak. Wziął zapis partii i zanim go podpisał, to go podarł. <taki>, Taki był wkurzony w emocjach, wziął, zaczął drzeć, uwiecznione jest to na kamerce, że po prostu podarł ten podpis, znaczy podarł ten blankiet, potem go podpisał i sobie poszedł. I wiecie, takie rzeczy się po prostu zdarzają. Nie jest to eleganckie, ale nie jest to jeszcze powód do tego, żeby wyrzucać kogoś z turnieju. Natomiast pod. To już nie jest uwierzchnione na kamerce. Wiemy o tym tylko z komunikatu organizatorów. Christopher u wychodząc z sali gry, szedł jak taran. Porozwalał wszystko, zaczepił jakiegoś człowieka, zaatakował przez przypadek jakiegoś człowieka i nie wiemy, co dokładnie się działo. Wiemy natomiast, że działo się na tyle grubo, że musiała zostać zawiadomiona policja. <grym> Zadzwonili na policję, nie wiem, jakie były dalsze losy Christophera natomiast no, musiał narobić takiego bałaganu, że uczestniczy, czy też organizatorzy stwierdzili, dobra gościu, już nie grasz w tym turnieju i jest to pewien problem, bo oczywiście każdy, kto z nim ma grać, no to teraz dostanie darmowego punkta, a żeby nie było tak, że ktoś wcześniej z nim zremisował, a inni wszyscy wygrają, no to te jego partie też uznawane są za porażki, czyli już zrobi 0 z 9, natomiast wszyscy te punkty dostaną, tylko no, to i tak psuje turniej, bo na przykład Fabiana Caruana nie będzie miał dnia wolnego podczas tego turnieju dodatkowego, ponieważ akurat musiał zagrać z Christopherem w pierwszych pięciu rundach, a ktoś, kto zagra z nim w siódmej rundzie, będzie mieć dzień wolny przed decydującymi prawdopodobnie ósmą i dziewiątą rundą. Trochę smutne, no ale jakąś decyzję trzeba było podjąć. Ja też domyślam się, że organizatorzy nie mają czegoś takiego, że chcą jakiejś dramy. Dla organizatora zazwyczaj najlepiej jest, że wszystko dzieje się spokojnie, także... Christopher musiał narobić wielkiego syfu, i zobaczymy, jak to się potoczy. Wiecie, przez to jego kariera, no bo zbliżał się do 2600, jest młody, no a teraz zawsze będzie kojarzony z tym, że patrzcie, to ten ziomeczek, co wywalili go z turnieju w Ameryce, nie? Więc trochę smutno. Natomiast zobaczmy, co się stało w partii. Co sprawiło, że zawodnik mógł się tak wkurzyć. Rozpoczął od ruchu skoczek F3. Dodam, że Fabiano Caruana to jest mistrz Ameryki, mistrz USA i aktualnie też w turnieju prowadzi z tego, co widziałem, a to oznacza, że no fajnie by było go ograć. Nastąpiło C5, C4, B6, skoczek C3, goniec B7, E4, E6, D4, bicie i bicie. I nagle mamy ciekawą sytuację, bo rozpoczęliśmy od ruchu skoczek F3 i C4, ale na dobrą sprawę, gdyby partia potoczyła się w ten sposób, że nie wiem, zagramy tak, 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 B6... C4, goniec B7 i skoczek C3, to jeżeli niczego nie pomyliłem, to powinna być dokładnie taka sama pozycja. Czyli pomimo tego, że zagraliśmy skoczek F3 i C4, to przechodzimy do całkiem dobrej obrony sycylijskiej kolorem białym. Także grający biały mi mógł tutaj być zadowolony, ale widać też po czasie, że Fabiano Caruano miał to jakkolwiek przygotowane. Także skoczek F6, goniec poszedł na D3, nastąpiło skoczek C6, bicie, debije C6. No i tutaj białe mogły zagrać bardziej na spokojnie. Ja raczej wykonałbym posunięcie goniec E3 albo goniec c 4 natomiast biały policzył trochę i zdecydował się na posunięcie E5, co jest małą podstawką, ale nie jest ona prosta. I domyślam się też, że jak na wyższym poziomie dostaje się taki ruch, no to zakładacie, że to jest coś w miarę przygotowanego. Ponieważ czarne mogą tu zagrać skoczek g I chodzi o to, że jak zbijemy. No, to straciliśmy tego gońca. Tutaj są pewne problemy kolorem białym. Natomiast, jak obronimy tego pionka, to ten pionek i tak może zostać zbity, i czarne po prostu wygrywają. Więc skoczek G4 było ciekawe. Natomiast prawda jest taka, że po ruchu goniec F4, no wiecie, to wszystko się broni. Tutaj wisi, więc trzeba by było bardzo dokładnie to ogarnąć. Fabiano Caruana nie był zainteresowany, bardzo szybko zagrał ruch skoczek D7, goniec F4, Hetman C7. I zaraz dojdziemy do moim zdaniem pierwszego kluczowego momentu, bo czarne zrobiły Długą roszadę czarne zagrały H5, nastąpiło koniec H4. No i w tym momencie, jak widzicie, wisi tutaj wieża, i można nią odejść teoretycznie, ale to wygląda trochę dziwnie. Jak odejdziemy tą wieżą, no to kurczę, wiecie, F4 i nagle pozycja koloru białego jest bardzo fajna. Czarne nie mają żadnej gry. Dlatego Fabiano Caruana zdecydował, że w tym momencie zagra skoczek E5 i po biciu odda po prostu jakość i będziemy grać taką pozycję. Komputer mówi, że to jest plus jeden dla białego. Białe mają tutaj lepszą pozycję, ale to jest właśnie różnica pomiędzy człowiekiem a komputerem, bo moim zdaniem, tak praktycznie rzecz ujmując, tę pozycję łatwiej się gra kolorem czarnym. To znaczy inaczej powiem. Jeżeli białe będą chciały te partię zremisować. Prawdopodobnie zremisują bez problemu, ale to jest paradoks, że gdy mamy lepszą pozycję, to chcemy ją wygrywać. A jak chcemy ją wygrywać, to bardzo często będziemy próbować przeginać na siłę, i wtedy czarne będą miały przewagę, bo dwa gońce i pionek w zamian za wieżę i skoczka to jest dość dużo. W sensie dwa gońce, jak pozycja się otworzy, mogą kontrolować dużą część szachownicy. Więc nastąpiła tutaj roszada. Zauważcie, gdyby biały chciał remis. Zbije, zbije, tej pozycji już nie przegra. Bez Hetmanów jest luźnik, ale białe chciały wygrywać, więc zrobiły roszadę. Teraz, jak nastąpi znowu bicie, bicie, to te wieże się przynajmniej zdublują. Więc to jest coś takiego, że z jednej strony wymiana Hetmanów nik nikomu nie wadzi, ale nikt nie chce podjąć tej decyzji jako pierwszy. Także Hetman sobie odszedł, nastąpiło król B1, żeby ten król schodził z różnych motywów. Goniec E7, wieża E1, G6, poszło G3, król B8. Hetman E3, goniec A6. No, i w tym momencie komputer mówi, że białe mają największą przewagę, jaką miały, i okazuje się, że będą mieć w tej partii. Tylko trzeba zagrać dokładne ruchy. I są dwa takie dokładne ruchy: jeden to jest Hetman D4, żeby na ruch wieża D8 ustawić Hetmana tutaj i od razu przejść do ataku. A drugi. To jest zagranie ruchu skoczek A4. I znowu korzystać z faktu, że bicie tego pionka nie wchodzi w grę, bo po Hetman D4 albo Hetman C3 mamy podwójne uderzenie. Natomiast grający białymi zagrał ruch B3. I to jest taki ruch, który kurczę, bardzo często jest początkiem problemów. Bo to jest tylko posunięcie pionka o jedno pole do przodu. Więc o co chodzi? No chodzi o to, że czarne pola wokół króla zawsze już będą problematyczne, a czarnymi. Mamy gońca, który po tych czarnych polach może wejść. Białe nie mają żadnej figury które, poza Hetmanem, która może po skosie kontrolować wszystkie czarne pola. Więc jeżeli ten goniec stanie na długiej przekątnej, to już będzie zawsze problem. Więc nastąpiło goniec C8. Bardzo mądry ruch, bo kiedyś czarne mogą chcieć też zagrać F6 i ten pionek nie będzie wisiał. Zobaczycie to zaraz, bo nastąpiło F4, H4. Hetman poszedł na E5 i teraz F6. I gdyby tego gońca tu nie było. To ten pionek by wisiał. Można by było go zbić. Także nastąpiło. Hetmane 3, Hops, Hops. Nie zrozumcie mnie źle. Cały czas ta pozycja jest koło równości. W tym momencie ta pozycja jest koło równości. Widać, że ze względu na to, że te gońce się otworzyły, to czarne przechwytują trochę inicjatywę. Białymi gra się to jeszcze bardziej nieprzyjemnie niż wcześniej. Ale no, komputer jest bezlitosny. Cokolwiek tutaj praktycznie nie zagrasz. Białe mają albo przewagę, albo. Yy, trochę, trochę albo delikatną przewagę, albo pozycję jest koło równości, i teraz zadziało się coś dziwnego. Zobaczcie, co się dzieje na zegarze. Fabiano Caruana ma 11 minut, a Christopher Yu ma 45 minut. I każdy zawodnik, nawet na moim poziomie, wie, że w tego typu pozycjach, jak masz więcej czasu, to mimo wszystko fajnie, jakbyś się zastanowił nad tymi ruchami. Natomiast Christopher Yu pomyślał parę sekund i zagrał ruch. Hetman G5. Gdzie dosłownie każdy inny ruch. Odejście tutaj, odejście tutaj, odejście tu. No właśnie w zasadzie wybierzcie sobie odejście Hetmanem, prawdopodobnie będzie Git. Tylko nie Hetman G5. I to jest podstawka. I żeby zrozumieć, co, czemu to jest podstawka, to trzeba policzyć do dwóch. Bo wystarczy, że czarne zbiją, zbiją i teraz zagrają jeden z dwóch ruchów, który wygrywa praktycznie. Można dać najpierw szacha. I potem zagrać Hetman D6, ale jeszcze dokładniejsze jest zagranie ruchu Hetman D6, i prawdopodobnie to przeoczył Christopher Yu. Może on myślał, że w tej pozycji zagra wieża D1 i wszystko jest git, ale problem jest taki, że po szachu, i jak król sobie odejdzie, można dać szacha gońcem, i jak król odejdzie jeszcze bardziej, to na końcu jest goniec B4. Może to była ta podstawka, co przeoczył kolor, ee, kolor biały, bo po biciu oczywiście jest ma. Więc to wszystko się zgadza. No i nagle Christopher, zagram G4, najlepszy ruch, ale to sprawia, że Hetman D3 i tak jak Wam mówiłem wcześniej, jeżeli czarne opanują te czarne pola wokół króla przeciwnika, to będą miały wygraną pozycję. To jest takie związanie, z którego nie da się wyjść. Tu w zasadzie do końca partii Fabiano Caruana może sobie tak zrobić i sobie czekać i nie wykonywać jakichś sensownych ruchów, bo w którymś momencie przeciwnik pęknie ze względu na to związanie. Także nastąpiło wieża C1, czarne poprawiły swojego pionka, nastąpiło Hetman E4, chodzenie trochę w kółko, ale w pewnym momencie, gdy ten Hetman się zaktywizował, Fabiano Caruana zrozumiał, że jedyne co musi zrobić, to ustawić króla na A6, ten król będzie bezpieczny, tutaj presji będzie bardzo dużo, grozi Hetman D2 z biciem dalej, Także nastąpiło król b7. Król poszedł na a6. Białe jeszcze spróbowały grać b4, bo wydaje się, że grozi tutaj mat, ale problem jest taki, że po ruchu hetman c4 to jest mat. Ale hetman może zbić i kaszek jest związany i tego mata nagle nie ma. Także trochę smutne, Hetman E8 i za kilka ruchów, no, co Wam będę mówić? Król się delikatnie schował, Hetman wszedł do akcji, goniec wszedł do akcji, drugi goniec wszedł do akcji, no i w taki sposób Fabiano Caruana wygrał swoją gieleczkę i było to dziwne, to znaczy, no, partia jak partia. Myślę, że grający białymi z perspektywy czasu, jak już na spokojnie popatrzy sobie na te partie, to sobie pomyśli, no dobra, nie no, to chciałem przegiąć, nie zadziałało, zdarza się, no, whatever. Szkoda, że akurat z Fabiano Jama Caluanum. Szkoda, że na mistrzostwach USA. No ale zdarzyło się. Natomiast to, co zrobił później, no jest mega głupie. W sensie rozumiem, nie panować nad emocjami, no ale wydaje się, że no dobrą decyzję podjęło St. louis No bo, kurczę, bez przesady, jak trzeba było wzywać policję, no to mega, mega smutne. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!